Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Milki, jest ze mną Sparzop. A tutaj jak widzicie jest taka plansza, na której będziemy budować, sprawdzać kto lepiej buduje, czy ja, czy Sparzop. O kurczę, Emilia, co to jest, czy ty się nauczyłaś w końcu latać elytrą? Tak. Nie wierzę, to jest niemożliwe. Dobrze, jak widzicie, mamy tutaj pola, mamy raz, dwa, trzy pola, razy cztery, czyli mamy równo 12 pól. 12 pól, na które dzisiaj powstaną budowle, mamy 4 rundy, ponieważ jak widzicie jest nas trójka, więc 3 w tym tutaj zajmiemy pozycję i idziemy coraz to dalej, albo będziemy stamtąd tutaj, zobaczymy jeszcze. W każdym razie tutaj mamy skrzynki. Za skrzynkami są tabliczki i na tabliczkach jest napisane, co musimy zbudować i my nie wiemy. My nie wiemy, co będzie po drugiej stronie. Teraz będziemy musieli wybierać. Ale zanim to wybierzemy, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam na inne moje kanały, linki są w opisie, zapraszam do Milki. No i dla SpongeBoba zostawcie solidną łapkę w górę. O tak. O tak. Dobra, kto chce wybierać pierwszy? Może Emilia, A, dobra. Dobra, no to nie. Ja jestem zestresowana już. Musisz wybrać pierwszą skrzynkę i po prostu to buduję. Obojętnie. Tak, możesz wybrać co chcesz. No to ja chcę tą w takim razie. Tam, którą? Tą tutaj z tyłu? Dobra, co tutaj jest? Ciastko, Boże, jak trafiłaś, co jest? Dobra, budujemy ciastko. Wszyscy sobie, jak to wygląda, nasze to polega? Każdy bierze swoją jakby linię, w sensie, i ktoś mi zabrał ciemne te, mam ciemne. Dobra, coś takiego. Tam powinniście mieć, macie trzy różne bloki? Tak, mamy. Tak, dobra, to chodźcie tam na sam koniec po prostu, ja idę na lewo. Ja chcę na prawo. No to SpongeBob na środku. Dobra, i uwaga, bardzo ważna sprawa jest taka, że mamy ograniczony czas, więc ja w tym momencie odpalam zegar. I to jest dokładnie minutnik i uwaga, mamy dwie minuty. Czekam, jak to zrobiłam już teraz? Dwie minuty na zbudowanie mamy. Gotowi? A ja mam tak malutko tego. No, ja też, każdy ma tyle samo. Każdy ma tyle samo. Jakiekolwiek ciastko, uwaga, 3, 2, 1, 0, start, poszedł czas. Dobra, uwaga, robimy ciastko. Dobra, ja mam jakiś plan. Mega stres? No ta, no jak ty nie narysujesz dobrego ciastka, to wstyd. Tylko nie podglądujcie. Dobrze, nie podglądujemy. Dobra, coś takiego. Ja mam taki plan, fajny. No to będzie jakoś wyglądać, myślę. Pan Bob zgapia, Imo. On jest po prostu. Kto zgapia? Sama zgapiasz. Oszustka. Oszustku, jeszcze jej powiem. Widzisz? Może być po prostu jakiś... Co to zrobiłem tu? O Boże. Dobra, mam pomysł na to, żeby to jakoś było ciekawsze. What? Co? Ja na razie nie patrzę, co wy robicie, ale... Sparzą, co się dziwi w ogóle, nie wie, co zbudować. Dobra, mamy coś takiego. Nie wiem, tak. Kurde, to jest tak mało miejsca. Najgorsze jest to, że to jest tak mało miejsca. O nie, ja nie wiem, to nie wygląda dobrze. O nie, muszę... A jaki jest czas? Jeszcze raz powtórz. Mamy 2 minuty, zostało 46 sekund. Ile? No. Już chyba nie trzymam. Nie ma to tamto, trzeba się śpieszyć. Czas goni. Dobra, coś takiego. I możemy zrobić tak jeszcze. O, tutaj na przykład zróbmy taki podwójny. Dobra, jest git. Mam ciastko. A wy zrobiliście takie leżące, widzę. Ja też mam, ja już też. Ej, kurde, wy macie nawet fajne te ciastka. Co jest? Dobra, czekaj, ja skończyłem. Uwaga, skończyliście wszyscy? Dobra, no to w takim razie stopuję czas. Nie ma sensu go, że tak powiem, no dobra, no to uwaga. Szybka ocena. A, ja nie mam tabliczek. Kurczę, nie przygotowałem. Masz? O, no to możesz zarzucić tabliczki jakieś. Dobrze. Daj mi trochę. Tak, mi wystarczą 4 w sumie. W sumie 4, dobrze. No, dobra. Tutaj, no. Co masz? Te masz 4? Tak. Okej, okay, dobra. Tak. No to uwaga, w takim razie w tym momencie ocenę robimy. Ocenę robimy, jakby każdy musi. Mój możemy najpierw, możecie ocenić wy. Ja nie oceniam swojego. Okej. A skala od ilu do ilu? Od 0 do 10. Dobra, ja już zapisałem. Dobra, postaw tabliczkę, Emilia? Żeby nie zgapiała. No dobra, no nie zgapiam, okej. Okay, postaw tabliczkę, żeby nie zgapiała, no. Dobra, jest. Okej, dobra, SpongeBob. Musiał się na ciebie obrazić chyba. Ale dobra, 4 na 10, no ale patrzcie. Moje jest grubsze ciastko. Ja właśnie dlatego dałam więcej za grubość, dlatego, że ono stoi, a nie leży. No właśnie. Piksel dobra, czyli mamy 4, 7, czyli to jest...
Dobra, no, produkt 4.7. Ale to nie, 4.17. 4.7, no nie, 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 nie o to chodzi, ja się zaśmiałem, bo Oki ma album 4.7, produkt 4.7, okay. Dlatego tak. Dobra, nieważne. 4.7, czyli tak, 11. Dobra, to ja piszę tutaj, 11 punktów dostałem. Możecie zabrać swoje tabliczki, bo to tak tylko potrzebowałem na ten. Będziemy zostawiać na ten. Dobra, teraz tak, SpongeBob. Uwaga. Musimy ocenić SpongeBoba. No mi się podoba to, że on jest taki różnorodny, że to faktycznie wygląda jak takie ciastko owsiane, nie? Więc ja tutaj... Wygląda jak jakieś brudne, obsikane i obsrane w ogóle obrus. Widziałaś swoje? Widziałaś kiedyś takie ciastko? Nie, to wygląda jakiś obrus obsikany. Ej, ale akurat jeśli chodzi o twoje ciastko, Emilia, to od kiedy bardziej ciastko się spieka w środku niż na zewnątrz? A nie rozumiesz, to tak, to zobacz sobie w takim razie, jak wygląda ciastko w Minecrafcie i zobaczysz, że tam... No właśnie, ja nie wiem, musisz pokazać plecy. A, właśnie nie mogę powiedzieć, że złamę pelerynkę. No, ale czekaj, od boku tak popatrzę. No, czekaj, bo ja tutaj też muszę dać ten... Nie ruszaj się. Dobra, no masz jasne tam dosyć ciastko, ale na pewno nie jest tak, że jest w środku ciemniejsze niż na zewnątrz. Dobra, nie jak jest? Takiego ciastka 5 i 8, czyli w tym momencie 13. Ja już mam, mi się mózg psuje. Dobra, 13 punktów ma SpongeBob. Dobra, uwaga, i kolejne, ostatnie ciastko Emilii. Bardzo takie, to są takie pieguski. Pieguski, no, ale ja też zrobiłem. Tylko no ja zrobiłem lukier. No ma owsiane ciastko. Mi się bardziej moje podoba. 3 na 10. A ja dam tutaj... ja dam tak, mi się nawet tak podoba. Czyli masz 10. Co? 10 punktów, to zapisujemy to. Jest tak tą samą ocenę jej i mi? Nie, tobie nie, dałem inną. Masz 8. Tobie dałem 8. Więc co się z panem, bo tutaj ten. Abandonujesz. Dobra. Pierwsza runda za nami. Dobra, lecimy z kolejną. Uwaga. Teraz SpongeBob, ty wybierasz. I mogę odłożyć tej temy? A ja jestem za tym, że... Odłóżcie sobie tej temy, no żeby nie ten. Ej, no SpongeBob, co ty robisz tam po tamtej stronie? Nie czytałem. Nawet nie czytałem. Chodź tutaj. Wybierz nie, skrzynkę. Nie, co szukuję. Dobra, to ja byłem, skoro byłem po tam, to biorę tą. Tą skrzynkę? Dobra, no to w takim razie tutaj... Jak to jest możliwe, że trafiłeś na gąbkę? Serio? Dobra, niesamowity człowiek. Przysięga na moich rodziców. Co jest grane? Ty trafiłeś na ciastko, on trafił na gąbkę. Jak to jest możliwe? Dobra, ej, ale nie było start jeszcze. Rozwalaj to. Oszustka. Spadaj, SpongeBob. Uwaga, od razu powiem, że w przypadku gąbki, bo gąbka jest dosyć łatwa, będzie jakby oceniane nie tylko... znaczy, no w sumie co będzie oceniane, nieważne. Dobra, róbcie co chcecie. 3, 2, 1, 0, start. Dobra, ja mam pewien plan. Ja zrobię taką gąbkę z prawdziwego zdarzenia. SpongeBob, co robi? O kurde! O kurczę, SpongeBob, fajne. Czemu patrzysz? No nie, przypadkiem zerknąłem. Przypadkiem, to był totalny przypadek. Dobra. Okej. Okay. To nie tak miało wyglądać, ale okej. Okay. Zróbmy tak. Okej, okay. I nowy krążek jak okej. Okej. Okay. Dobra, tu. Robi wrażenie. No nie, no tak to nie może być. Co jest? Co jest? Macie takie fajne rzeczy! Dobra, zmiana planów. Koniec. Jaki koniec? Mamy jeszcze... minuta jeszcze jest. Ja skończyłem. No dobrze, ale ja nie skończyłem. A, coś takiego. Dobra. O nie, ja nie zdążę z tym. No nie, ale ja będę miał lipę. Ja też mam problem, żeby zdążyć. Co? Jeszcze wpadłem do środka? O nie! O nie! Co ja robię? O nie, ale zwaliłem, ale czasu straciłem teraz dużo. Dobra. Dobra, coś takiego. Dobra. Dobra, skończyłem. I tak 16 sekund bym nic więcej nie zrobił. Dobra. Okej. Czekaj, bo ja jeszcze nie skończyłam, tu jeszcze ten. A ty jeszcze jakiś tutaj ten masz. Ale 9. Tak, 7, 6. Dobra, 5, nie chcę wchodzić trudno. 4,
3, 2, 1, koniec. Dobra, koniec. Jest noc, więc może chodźmy się przespać na szybko, żeby w dzień tutaj móc oceniać i zaraz, że tak powiem, wracamy. Dobrze, a więc ocena. Najpierw teraz zacznijmy od Emilii, więc tutaj mamy tak. Mamy Specjalna gąbka w kształcie S jak Szczypson i S jak SpongeBob. Okej. Ja myślałem na początku, że to jest S jak znaczek dolara na przykład, czy coś takiego, nie? No to też tak może być, no. Ale dobra, no fajna gąbka, tylko praktyczne jej użycie jest takie, że jak będziesz taką gąbką myć w wannie, to ci się będzie łamało. To nie jest gąbka do wanny, tylko może to jest gąbka do naczyń na przykład. To tak czy siak się będzie. Nie będzie się łamać. To jest taka specjalna gąbka, że ona się nie łamie, ona jest wzmocniona. Dobra, ale pomysł mi się podoba, oceniam to na taką liczbę. 8, 6 to jest 14, czyli 14 punktów. Proszę się bardzo, tutaj zostawiam i lecimy z następnym. SpongeBob. Całkiem fajny ludzik, podoba mi się. To trochę jak Batman wygląda te ręce, takie, nie? Jakby miał takie skrzydła. Więc fajne, no kreatywne dosyć tutaj ocenię na... No nie mogę tego ocenić inaczej, no oboje mieliście bardzo O kurczę, co ja zrobiłem? Zminimalizowałem sobie Minecrafta. Oboje mieliście bardzo kreatywne, więc tak, zostawiam 8, 8, 16. Ojej! 16 punktów. Biorę tabliczki. Dobra, co? Ja. Nie postarałeś się. Nie, bo moja gąbka jest po prostu najbardziej praktyczna, ona najbardziej przypomina gąbkę po prostu. Jest po prostu kwadrat. A myłeś się kiedyś kwadratową gąbką czy okrągłą? No nie, no są... Dobra, no ocencie sobie jak chcecie, no. No nie postarałem się, to nie zaskoczony byłem tym, co wy robicie. Myślałem, że wszyscy zrobią takie rzeczy. 2 na 10, 4, no dobra. 6 punktów. No i fajnie, no i to super, dobra. Następna rzecz, teraz ja wybieram. Uwaga, więc ja chcę w tym momencie... Co? Ty wiesz, co ja chcę, żebyś wybrał. Co? No wybierz środkową. A nie, czemu no, widzisz, on wie, ja wybieram tą tutaj z tyłu. Tą. Właśnie temu chciałem. O nie, to jest, co jest grane, dlaczego? Przysięgam, że nie pamiętałem, co tutaj ma być, toast. No i... Nie, ja nie mogę, i to niby ja. Ale przysięgam, to jest przypadek, ja właśnie specjalnie chciałem zabrać coś innego, no ale dobra, uwaga. Tutaj mamy znowu 2 minuty i tu można to interpretować jak się chce. Możecie narysować tosta, możecie narysować mnie, jak chcecie, nie? To, że tak powiem... Zasugerował. No jak chcecie, dobra, 3-2-1-0 start. Dobra. Dobra. Ja mam prostą sprawę, bo ja swoją głowę to ja na pamięć pamiętam jak zbudować. Mega prosta sprawa. Dobra. Tak, no w szczególności ja nie mogę przegrać na tej konkurencji. To jest najważniejsze. Dobra, tu. Dobra. Skończyłem. Ale fajnie. No nie, no z tego co ma SpongeBob. O kurde, ale fajne, dobra, minuta została. Emilia, masz minutę. O kurde, Emilia co robi, jakiego tosta. No nie, no ja znowu wychodzę w tym jak taki totalny kwadraciarz, nie? Że ja zrobiłem taką najprostszą z najprostszych rzeczy. Nie. Dobra, trzeba utrudniać Emilii w takim razie. Nie, proszę mi tutaj nie utrudniać nic. No przestań, ja mam mało serduszek, ja umrę jak mnie trafisz. Dlaczego masz mało serduszek? Dawaj. Mówisz, SpongeBob? Dobra, nie, proszę was, to twój pomysł. Ała, no kurde, no nie, proszę, będę skupić, ja nie pamiętam, jaką masz twarz. Nie pamiętasz, jaką ja mam twarz? Nie, to kurde, jest zrobiłam za małe to trochę. O nie. Nie no, niemożliwe, żebyś ty... Nie no, dobra, już widzę, że ja wyglądam jak jakiś kosmita tam u ciebie. Raz, dwa, trzy... Tu masz na cztery... Stop! Czas minął! Stop, dobra, masz 10 nie sekund! Ma. 10 sekund, nie 10 ma. Sekund, 10 sekund! 10 sekund, 10, 10 sekund, ja 10 sekund, bo ją strąciłem wtedy, dobra. Jest. Tu co mi lata, jakiś komar przy policzku.
bo ja się spalisz. Ja strasznie. Spalisz się zaraz. Dobra, oceniamy. Idziemy od Emilii najpierw. Mi się Emilii podoba, aczkolwiek jestem tym niezłym kosmitą, nie? Ja tutaj to oceniam na takie... na tyle. Nie pasi ci coś. Ej, nie, no jesteś super ładny tutaj. Ten, ten komar jest ciekawy. Nie, masz wszystko giga chat face tutaj. No ej, no giga chat face, to prawda. To prawda, giga chat face. Denerwuje się ten komar przy moim policzku? No. Dobra, oceń spadło. 6, 6, 12, dobra. 12 punktów. Też 6? Też, też dałem 6, no. Ja też chciałem zrobić taki obrys, ale coś mi nie pykło. Dobra, SpongeBob. To wygląda strasznie. SpongeBob, tu wyglądam jak postać z horroru, naprawdę. Dobra, ja oceniam to na... No taka to ocenka. Ja 4, boję, 6, ja okej. Okay. Ja 6 punktów. Aha. Oj, co ja robię tu? 6, dobra. 6 punktów, no niestety SpongeBob. Mogłeś się bardziej postarać. No i ja. Klasyk gatunku, prawda? Niepowtarzalny, prawda? Perfekcyjny i nic tutaj nie da się, jak powiem, zrobić lepiej. 10 na 10, nie no, SpongeBob, ale to już jest ocenienie dla tego, że... wygrać po prostu. Tak, wiesz, to prawda, no ale dobra. No, 15. 6 punktami wygram. 15. 15 punktów, no dobra, no to 15 punktów jest ten. Dobra, ostatnia runda, decydująca. Ej, podliczcie każdy, ile kto ma punktów. Mhm, o kurczę. Dobra, ja wiem, ile mam. 12. Ja też wiem. Zapiszcie sobie tutaj na końcu. Ja tutaj daję tabliczkę i piszę tak. A ja tablicki. No to powiedz, ile masz punktów. 35. O kurde. Czekaj, dobrze policzyłem? 6, 16, 22. Tak, oj, Emilia wygrywa, co? Co, ale czekaj, ale ja to na pewno dobrze policzyłam. Czekaj, tu mam 12. Dobra, czekajcie, już to sprawdzam, mam 12. 14, to jest 26. Dodać 10, to jest 36, dobrze to policzam, nie? Kurczę, faktycznie wygrywacie. Co jest grane, ja przegrywam? Nie spodziewałam się tego. A spadło 6, 6, 16 to jest 22, plus 13 to jest, no faktycznie 35. No. Kurde, ej, to ja przegrywam. Niedobrze. Dobra, ostatnia tura. Kto chce wybrać teraz? Decydująca runda. To ty wybierasz, to jest twój odcinek. No nie, to SpongeBob niech wybiera. Nie, bo SpongeBob jest już szósta i on otworzy coś, co jest SpongeBobem pewnie. Co tu jest? No nie wiem, zamknij. No nie, no głowa SpongeBob. Dobra, ja wybieram teraz. Inaczej, popatrzmy. Ale otworzył glony, Otworzył glony? Myślałem, że głowę SpongeBoba otworzy najpierw. Dobra, no to glony. To dawajcie glony. Okej, niech będzie. Glony. Może być w sumie, no. Ciekawe. Glony. Ciekawe to będzie. Dobra. Gotowi? Niezbyt. Ja jestem ogólnie przerażona. Dobra, 3, 2, 1, 0. Start. Poszło. Poszło. Dobra. Okej. Skupienie. Oj kurde, no tu będzie najciężej to zrobić, tak już to widzę. Racja. Dobra, mieszczę się w kratkę kiński. Kurczę, ej, to jest mega ciężkie glon do zrobienia taki. Procent skupienia, panowie. No, jedy, to jest... Ale ja mam takie... Nie wiem, ja taką zamułę łapię, nie? Tutaj jak buduję. Dobra. Ała. Spadł, co? Upadł. Dobra, tak. Padłeś, zróbmy... powstań. Padłeś, powstań, no. Dobra, coś takiego. Ej, no nie, no ja to przegram. Nie, no na bank to przegram, to już nie ma dla mnie ratunku. Przestań, nie poddawaj się. Nie ma dla mnie ratunku. Walcz do końca. No nie, no, SpongeBob ma najlepsze glony, już to widzę. Ja mam jakieś, kurcze, klosy takie wielkie. Jaki czas? Czas jest, uwaga, 18 sekund do końca. No way. No. Tak to szybko minęło? No. No nie, no SpongeBob co ma fajnego? Nie, no ja, dobra, ja się poddaję, to już nie ma sensu, przecież co ja zbudowałem? Dobra, odkładam tutaj to. To odkładam tu.
Dobra, czas się skończył. Czas się skończył. No nie, no wy macie takie fajne. No dobra, dobra, okej, okay, ocenimy najpierw moje, chcę już mieć ten dramat z głowy. Chodź. Ocencie nie to. Nie mam tabliczki. No to masz tutaj ode mnie, na razie. Ja wezmę sobie tabliczkę tu z tyłu tych, co już mieliśmy, czyli tost, ciastko i co było jeszcze? I był jeszcze, gąbka była. Dobra, no. Jaka ocena? No dobra, szczerze, dajcie mi to 0 na 10 i lećmy dalej. Nie no, ja za starania i za to, że w sumie użyłeś zielonego koloru 5 na 10. A ty nie użyłaś zielonego? To jest zielony sam. Dobra, nieważne. Okej, okay, a SpongeBob jaka ocena? Czekaj. On musi policzyć ile musi mi dać, żebym nie wygrał. Fakt, bo to jest oszust. Dobra, co latają tu gdzieś te zmory nocne. Kto mi zabrał tabliczkę? Ałe! A, przepraszam, ja ci zabrałem tabliczkę, masz. Dobra. Kurde, nie lubię tych zmor nocnych. Okej, masz 9 punktów, Filip. Mam 9 punktów? Dobra. 9 no, punktów. Okej, okay. czyli w tym momencie mam 40 punktów, czyli wy musicie... Emilia musi dostać 4 punkty, żeby był remis, a ty musisz dostać 5. Da się zrobić, dobra. Dobra, dobra. Ja słyszałam to. Dobra. To jest prawdziwa walka. Dobra, SpongeBob teraz, SpongeBob teraz. Dobra, dobra, SpongeBob. Albo to Emilia. To sobie oceniało, to Nie, dobra, najpierw Emilia. Czekaj, najpierw Emilię ocenimy. Najpierw Emilię ocenimy, dobra. Uwaga, no ja nie, daję. Najpierw nie. Nie, dawaj już SpongeBob, bo ja już tutaj dałem tabliczkę. Dobra, no, SpongeBob. Dajesz ocenę? Myślę, między moim a jej. No nie, no daj to, co mówiliśmy. No nie, ej chłopaki! Ja z wami nie będę walczyć na taki sposób, bo moje glony są takie super, jestem tak stara nad moimi glonami, a wy po prostu doceniacie w ogóle dobra, mój glon. Dobra, Emilia... Zero. Dobra, i teraz SpongeBob, twoje. No, dajesz ci ten. Spróbuj tylko dać jakąś wysoką ocenę. To ty? Tak się składa, słuchajcie, że... Nie, jesteś oszustem. Nie! Jestem konkursem, nie będę w ogóle z wami bawić się w takie rzeczy, bo jesteś. Ale ja wygrałem! Większe dwa oszusty, nie wygrałeś, ani ty nie wygrałeś. No nie, no dobra, no trzeba wziąć, dobra, no to... No masz dlatego, no wiesz, jak ja się starałam, po prostu ja ryzykowałam moim życiem, jak je robiłam. A ty nie powstajesz, zero? Nie, dobra, 10 na 10. I mam moje lepsze. 10 na 10, ale SpongeBob ma rację, jego też są super. Dobra, daję wam 10 na 10, wygraliście, dobra. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, przegrałem, trudno. Dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka, widzimy się jutro, pozdro!